Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo gorąco i serdecznie i zapraszam Was na Open Box, to nawet nie jest Open Box, ale wiecie, otwieramy paczkę, nie pudełko, słuchajcie, z Cicquelle, ja nie wiem, czy to wymawia, także to jest moja kolejna nowa współpraca ze sklepem Cicquelle. Już Wam pokażę, jak wygląda, słuchajcie, generalnie stronka. Wchodzimy na cicquelle.com i tutaj mamy wszystkie, czekajcie, muszę jakoś to złapać, żeby Wam to móc pokazać. Tak wygląda ten sklep, tak wygląda tutaj wybór odzieży. Zaraz Wam jeszcze wejdziemy, nie wiem, weźmy sobie może w kurtki. Bardzo proszę, takie mamy tutaj rzeczy. Bardzo fajne, bardzo fajnie wyglądają, bardzo tak elegancko i powiem Wam, że dość tak ekskluzywnie bym rzekła. Bardzo fajna marynareczka. Także tak wygląda strona. Odezwał się do mnie sklep z propozycją oczywiście współpracy. Najważniejsze, że mogę wypowiadać moje własne zdanie na temat tych produktów, więc jeżeli coś będzie nie tak, oczywiście się o tym dowiecie. Więc cóż, paczka jest otwarta, bo ja sprawdzałam po prostu, czy wszystko doszło. Musiałam odpowiedzieć firmie, że doszło lub nie doszło i czy nic nie zginęło. Także tak przyszło zapakowane w takiej foliowej torebce. Już Wam pokazuję. Ja miałam wybrać rzeczy 6, z rzeczy 6 przyślą mi 4. Dlatego, że jeżeli jakieś tam, dajmy na to, dwie rzeczy by nie były na stanie, no to wtedy właśnie dobierając z tych dwóch pozostałych poza 4. Także tak przyszły zapakowane te produkty. Każda z tych rzeczy jest przepięknie zapakowana, bardzo ładnie ułożona. No i co? Ja jestem sama ciekawa, nic jeszcze nie otwierałam, czekałam specjalnie z tym filmikiem dla Was. Na końcu filmiku będzie dla Was mała niespodzianka, więc wyczekujcie też końca filmiku, bez przewijania. No i co mamy? www.cicquelle.com. Proszę być ostrożnym przy otwieraniu tej rzeczy. Jak widzicie, ja mam rozmiar M. Pierwsza rzecz to jest taka koszula. Ja oczywiście zdjęcia, przebitki ze zdjęciami wkleję Wam na końcu, myślę, że na końcu filmiku. Dobra, faktycznie trzeba ostrożnie. Okej, okay. No powiem Wam, że materiał już po dotyku widzę, że jest ekstra. Ja myślałam, że to będzie taki cieniutki, a to nie jest cieniutkie, słuchajcie. Wow. Powiem Wam, że to jest prawie jak taka bluza, a nie koszula. Super materiał, bardzo fajny. Produkt, różowa bluzka, rozmiar M. Kod tej bluzki to 3349. Już Wam pokazuję. Tak to wygląda. Tak wygląda metka, a tak wygląda sam produkt. Widzę, że jeżeli chodzi o rozmiar, będzie dobre. Bardzo mi się podoba kolor. Kolor mi się spodobał strasznie. No i te falbanki. Wydawały mi się takie słodkie. Także tak wygląda ta bluzka, koszula. Ja oczywiście Wam za chwilę będę wskakiwać w to i będę Wam się pokazywać. Tak wygląda rękaw. On tutaj jest tak fajnie ściągany i z takim fajnym żabocikiem. Także no, powiem Wam, że jestem w szoku na pewno, jeżeli chodzi o materiał. Po prostu jestem w szoku. Wydawało mi się, że to będzie taki koszulowy, taki wiecie, cienki, ale tak nie jest. 95% to poliester, 5% elastan. Faktycznie, jest ona minimalnie elastyczna, poliester, ale super. Wygląda naprawdę bardzo, bardzo porządnie. Jak taka grubsza koszula, grubsza bluzka. Także ja za chwilkę będę wskakiwać i Wam się będę na końcu filmiku w tym pokazywać. Więc to jest rzecz pierwsza. Dalej, tutaj mam rachunek, widzę pomiędzy rzeczami. Ceny, tak jak mówię, zdjęcia tych wszystkich rzeczy będziecie miały. Tak, tutaj mam rachunek. Będziecie miały na końcu filmiku, więc wyczekujcie. Rzecz kolejna, jaką wybrałam, starałam się tak dobrać, żeby też mieć z tego stylizację jakąś. Wybrałam spodnie. Spodnie rozmiar 38, trochę się boję. U mnie temat ze spodniami jest taki pod znakiem zapytania, bo często jest tak, że nogawki po prostu ja potrzebuję mieć długie, a w pasie niezbyt szeroko, więc naprawdę czasami bardzo ciężko jest mi dobrać spodnie. To jest podobny problem, jaki mają też moje dzieciaki. Spodnie są skórkowe, taka sztuczna skóra, takie proste.
fajnie ten pach, znaczy więc tak, nie wiem czy w nie wejdę, mam nadzieję, że tak, bo wyglądają na fajne spodnie, także z tą koszulą myślę i z bucikiem na obcasiku powinno być fajnie, więc takie proste, skórkowe, czarne, zaraz zobaczymy jak jest pod spodem, ja już kiedyś też miałam, mam nadzieję, tylko że mi nic tu nie będzie, wiecie, przeszkadzać, że nie będzie się zaginać. No zobaczymy, nie wiem czy nie będą krótkie nogawki, to już widzę, ale ja sobie to podwinę na dole i będzie ok, byleby w pasie było dobre. Tak jak mówię, 38 rozmiar. Tyle o tych spodniach. Mogę powiedzieć, tutaj jest metka, a przy metce oczywiście zapasowy guzik, więc też super sprawa. Też super sprawa. Zobaczymy, tak wyglądają z przodu, tak wyglądają z tyłu. Zaraz będę przymierzać, więc wszystko Wam tutaj powiem, jak to będzie wyglądało, oby było dobre. Wykonane są super. Naprawdę powiem Wam, że nie dziwię się teraz, dlaczego są takie, a nie inne ceny tych rzeczy, bo wcale nie są aż tak niskie, no ale to chyba i tak płacimy za jakość faktycznie. Ja nie znam tego sklepu, jeszcze nigdy nic z niego nie miałam, ale widzę po stronie, że mają bardzo dużo fajnych rzeczy. Rzecz kolejna, trzecia, przedostatnia, jest to sukienka, która mi się bardzo spodobała, ale którą wzięłam rozmiar L i obym też nie zrobiła błędu. Na razie widzę, że chyba powinno być ok. Nie wiem, chociaż nie wiem. Nie wiem, tak, wzięłam L-kę, zobaczcie. I chyba, i bardzo dobrze, że wzięłam L-kę, bo już widzę, że SM absolutnie bym mogła nie wejść. Także wzięłam rozmiar L, czyli 12. Sukienka prezentuje się tak. Ona jest taką sukienką mini, jak widzicie tutaj jest tak fajnie wszystko z podszeweczką, tu jest podszewka pod spodem, jak to widać na załączonym obrazku, tutaj ramionka będą troszeczkę przeźroczyste, podszewka idzie tutaj prawie, że do samego dołu, no i na samym dole tutaj tylko ten fragment już podszewki brak i ona jest tutaj tak fajnie skośnie ścięta, więc bardzo ładnie to wyglądało na zdjęciu. No nie wiem jak ja w to wejdę, za chwilę będę się pokazywać. Wzięłam rozmiar L, wiem już jedno, że ja w M-kę bym nie weszła, to już widzę. Obawiam się, czy wejdę w L-kę. Oczywiście mówię o tyłku i tutaj o pasie, nie? Bo jest tak dość wąsko, Wam powiem. Z tyłu ma zameczek, naprawdę wykonana jest znowu fantastycznie. Bardzo porządna, gruba koronka. To muszę powiedzieć, gruba jest ta koroneczka, gruby jest ten materiał, ten. Super, naprawdę ekstra. No i pod spodem jest taka cielista, słuchajcie, taka w kolorze ekri, bym nawet rzekła taka halka. I co tutaj mamy, zaraz Wam powiem. 95% poliester, 5% spandex, lining, 97% poliester i 3% spandex. Pranie w pralce, cold. No, także... Taka oto kiecka, jak widzicie, z tyłu ma jeszcze właśnie zameczek, także naprawdę super, tu jeszcze widzę ma zapinkę, więc jeżeli by się Wam tutaj zameczek miał nie rozchodzić, to jeszcze jest opcja zapinki. Także naprawdę świetna sprawa, bardzo bym chciała, żeby była na mnie dobra. Szkoda, że nie była tutaj przed weekendem, jak wychodziłam, ale co się odwlecze, to nie ucieczę, więc to jest rzecz trzecia. Za chwilę Wam się pokażę, oczywiście ile wejdę. Rzecz czwarta to jest taka bluzka czarna 2189 one size i już przyglądamy się jej bliżej. Bardzo mi się podoba, jak jest opakowana i bardzo ładnie ułożona, nie trzeba dosłownie tych rzeczy prasować, naprawdę. Także fajna sprawa. Wyciągam bluzkę, bluzka jest tak przepięknie, o zobaczcie, ułożona. Tutaj mamy woreczek, nie woreczek, tylko no, kartkę, wiecie o co chodzi. Bluzka prezentuje się tak, widzę, że jest krótka, ale ona była na obrazku też takim crop topem, więc może pod marynarkę czy coś. Świetne te materiały, super, bardzo fajne jakościowo. Taka zwykła czarna bluzka u mnie, jak to się mówi, mnie urzekły te rękawy. Tutaj widzę, że chyba coś, co to, czemu to tak wyszło, czekajcie. Aha, bo to trzeba naciągnąć, dobrze Agnieszko, już rozumiem. No, także tak wygląda rękaw. O, tak fajnie są wycięte na rękawie, bardzo mi się to podobało, bardzo ładnie to wyglądało na zdjęciu, a miałam coś wybrać, więc no musiałam się na coś zdecydować. Także tak fajnie wyglądające wycięte rękawy, zobaczymy przy mierze, jak to będzie wyglądało. Więc ona jest taka crop topowa, jak widzicie, na rękawach tutaj, na ramionach wycięta i długi, prosty rękaw. Także materiał superowy, po prostu jestem zszokowana, jeśli chodzi o materiały. Jestem też ciekawa, jak będą się prać. Sprawdźmy tutaj. Jest.
72% wiskozy i 28% poliamid. Taka bardzo rozciągliwa jest ta bluzka. No zobaczymy, za chwilkę będę się przebierać. Myślę, że zrobię dwie stylizacje z jednymi spodniami, czyli spodnie plus ta bluzka, potem spodnie plus ta koszula i dopiero na końcu założę sukienkę. Także za chwilę wracam ze stylizacjami i z takim lookbookiem. No, także za chwilę do Was powrócę. No i dobrze, ja już wróciłam. Słuchajcie, stylizacja numer 1 wygląda następująco. Tak wygląda ta bluzka. Ja sobie oczywiście tutaj to wszystko poobcinam. Spodnie są takie raczej, no powiem Wam, że o, jak się rozejdą, to będzie ok, ale są raczej z wyższym, minimalnie stanem, ale takie wyższe biodrówki, o może tak bym rzekła. Natomiast no, są takie akurat. Więc nie wiem, czy mogłyby być większe, czy nie byłyby za duże. No widzicie, są takie na styk. To jest taki trochę crop top, ale ja będę sobie ją tak obciągać do dołu, żeby nie była właśnie taka, żeby pępek nie był na wierzchu. Spodnie wyglądają w ten sposób, tak wyglądają z boku. Mam tu co prawda jeszcze troszeczkę luzu, no ale mogłyby być większe. I tak wygląda tył, więc tak to by wyglądało z tą bluzką. Jeżeli chodzi o nogawki, to pokażę Wam. Tak to wygląda. Nie mam jak za bardzo stanąć, żeby Wam odsunąć tutaj, więc są one do kostki. Więc jak podwinę, będzie też super ekstra. Więc tak by to wyglądało. Dajcie znać, co myślicie. Ja Wam powiem, że nie wiem, jak będzie w chodzeniu. Ja nie lubię się z takimi spodniami skórkowymi. Wzięłam tak fajnie, mówię, na wyjście będą jakieś właśnie do fajnej koszuli, czy coś do eleganckiego jakiegoś OOTD. Także zobaczymy. Jeżeli chodzi o jakość, naprawdę jestem zachwycona. Bardzo mi się podoba ten sweterek. Fajnie wyglądają te ramiona. Tak by to wyglądało. Nie wiem, czy będę Wam robić jakieś zdjęcia. Chyba nie muszę robić moich przybitek. Nie wiem. Wydaje mi się, że chyba w filmiku powinno to wystarczyć. Także tak to wygląda. Nie zdejmowałam metek, bo nie byłam pewna, czy będę zostawiać te spodnie, ale jednak je sobie zostawię, bo naprawdę wyglądają fajnie. Także ze spodni, z tej góry jestem póki co zadowolona. Za chwilkę przyjdę z koszulą i z sukienką i zobaczymy, czy z całej przesyłki jestem zadowolona, czy coś będzie nie teraz. Także tak by to wyglądało. Dajcie znać, jak Wam się podoba. I co myślicie? Spodnie są naprawdę akurat, troszeczkę mnie wydało, bo trochę podjadłam, ale wszystko się poukłada. No, także to jest stylizacja numer 1 i za chwilę wracam ze stylizacją numer 2. Jeżeli chodzi o tą koszulę, tak by to wyglądało, słuchajcie, wszystko jest idealnie. Można je nosić ze stanikiem, można nosić bez. Ja teraz mam bez. Miejsce tutaj, gdzie coś by mogło prześwitywać, jest z tą koronką. Można oczywiście wkasać sobie spodnie do środka. Ja nie wiem dlaczego, ale chyba będę jednak nosić tak wywinięte jednak. Aczkolwiek tak też naprawdę jest elegancko, ładnie, butno obcasiku i powiem Wam, że bardzo, bardzo fajnie to będzie wyglądało. Tak jak mówię, te spodnie są zbyt obcisłe, ja nie lubię takich obcisłości, dlatego ja będę nawet chyba wolała sobie tak po prostu luźno ją fajnie zarzucić. Tak by wyglądała ta koszula, dajcie mi znać, jak Wam się podoba, co o tym myślicie. Ja jestem mega zadowolona z tej koszuli, z tego wyboru. Wszystko jest idealne, ale powiem Wam, że jestem w szoku naprawdę co do jakości. Ten materiał, jak dotykacie, to naprawdę wydaje się być takim, nie wiem, jak mam to Wam powiedzieć, ale taki porządny, nie wiem, no takie dziwne uczucie. Nie jest to żadna jakaś taka chińszczyzna, o to mi chodzi. Także jest różnica między jakością na przykład z tego sklepu, a na przykład z Shein. Tam jednak te materiały są cieńsze. Także tak by to wyglądało, dajcie znać, tak jak mówię, czarne spodnie, one są zwykłe na dole, po prostu proste. No i tak to wygląda. Dajcie znać, jak Wam się podoba, a ja wskakuję w sukienkę. No i ja już do Was wracam z kreacją numer 3 z sukienką. Tutaj widzę, że troszeczkę mi podszewka wystaje na dole, ale to mi nie przeszkadza. No powiem Wam, że ja jestem mega, mega zadowolona z tych wyborów. Tak wygląda sukienka, ta koronka jest fantastyczna, jest tak po prostu, jest tak gruba, jest tak miła, taka miękka. Przepraszam, ale miałam telefon, także tak by to wyglądało. Za chwilkę jeszcze zsunę troszeczkę telefon na dół, żebyście mogły zobaczyć właśnie zakończenie tej sukienki, ponieważ właśnie to tutaj wygląda bardzo, bardzo fajnie. To, że ona tutaj jest jakby tak wcięta. Tak
to wygląda. Tutaj jest ciut dłuższa. Długość jest bardzo bezpieczna, co mi się podoba. Nie jest taką mini. Gdyby była takiej długości, jak jest tutaj te wcięcie, no to niestety nie byłoby to fajne. Ja jestem mega, ale to mega zadowolona i bardzo się cieszę, że wzięłam L-kę w M-kę. Obawiam się, że albo bym weszła na ścisk, bo jednak tutaj też nie mam stanika i jest minimalny luz, więc mogłaby być M-ka po prostu bardzo obciśnięta, a ja tego nie lubię i tego bym nie chciała. Także tak to wygląda na ten moment. Ja jestem mega zadowolona z mojego zamówienia. Mam nadzieję, że przypadły Wam te rzeczy do gustu. Mówiłam Wam, wspomniałam Wam o tym, że na końcu powiem Wam o takiej mini niespodziance od sklepu Chiquelle. Sklep Chiquelle oferuje Wam, słuchajcie, 15% zniżki na kod shopping. Ja oczywiście dodam Wam to tutaj jakby, zrobię Wam taką przebitkę, wypiszę wszystko w notce, także wszystko będziecie miały jasno i klarownie na sam koniec tego filmiku. W przebitkach będą zdjęcia tych rzeczy i będą zdjęcia, jak one wyglądały, dajmy na to, na modelkach, jak i zarówno ceny. Wszystko też, wszystkie linki Wam dodam w opisie pod tym filmem. I tak jak mówię, 15% na hasło shopping przez 2P należy Wam się 5 dni od momentu, kiedy mój filmik się ukaże na kanale. Także ja Wam serdecznie dziękuję, mam nadzieję, że cokolwiek z tych rzeczy przykuło Waszą uwagę, że coś się mogło Wam spodobać lub też nie. Piszcie mi w komentarzach oczywiście, co myślicie, w której z tych rzeczy jakby wydaje Wam się, że wyglądam najfajniej. Ja z nich wszystkich generalnie cieszę się, z każdej z tych rzeczy. Spodnie mogłyby być jeansami, szczerze powiem, bo ja nie lubię się za bardzo w takich skórkowych, ale ogólnie wyglądały naprawdę bardzo fajnie. Jeżeli będą jeszcze wygodne, jak gdzieś bym w nich wyszła z tą koszulą czy z tą czarną, to naprawdę duży plus. Także ja firmie i sklepowi Chiquelle serdecznie dziękuję za współpracę, Wam dziękuję za takową możliwość. No i co? I odzywam się do Was niebawem, a Wy zostawiajcie wszystkie swoje opinie w komentarzach pod filmem. Trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia, buziaki, bajo!